Jesteśmy, Piotr Strus. Nowy krok w nowy rok, co? No tak można powiedzieć. Całkiem fajny, miły krok. No co, wracamy do oktagonu. To jest najważniejszy krok po półtora rocznej przerwie. Nie z mojej jakby do końca winy. Nie, niestety, no taki los trochę. Gdzieś tam całe życie się prześlizgiwałem pomiędzy tymi kontuzjami, aż to w końcu dopadło. No. Przypomnij proszę, przepraszam, bo wiem, że to są złe wspomnienia na pewno, nie. Ale Damian Janikowski cię kopnął na treningu, tak? I? Tak, mój serdeczny kolega Damian Janikowski na treningu, sparingu, dokładnie w ostatnich 15 sekundach zdecydował, że kopnie pedaladę z dołu, kiedy ja się akurat pochyliłem gdzieś tam, chcąc zaznaczyć, co notabene warto zaznaczyć, był to sparing w dużych rękawicach, był to sparing w środę, a sobie sparowaliśmy w dużych rękawicach, oczywiście w kasku, we wszystkim. No niestety tak niefortunnie Damian kopnął, że gdzieś tam piętą trafił mnie, mimo osłonki tutaj kasku, no to niestety, znaczy dzięki, tak mało się wydarzyło, chyba że miałem ten kask, bo gdyby nie to podejrzewam, żebyśmy do tej pory szukali głowy mojej, no ale Damian trochę nie wyczuł siły, no i co, no gdzieś tam mało przemyślane kopnięcie. Miałeś do niego pretensje? Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale będę dopytywał. Dalej mam trochę pretensje, wiesz. Trochę. Serio? Tak? Znaczy pretensje, to ciężko nazwać pretensje, to nie jest to jakby, czy jest jego wina, czy nie jest jego wina. No trochę jest jego wina, no raczej ja bym go tak nie kopnął, o tak. Ja bym nie wykonał takiej rzeczy. Trochę to był niefart, trochę nieumyślne, no ale dalej wiesz, no nie kopię się pedalady na sparingach. Widzą, że to jest technika, gdzie zawodnik leży na plecach, w parterze i ktoś się pochyla, a ty go kopiesz po prostu w twarz z stopą, tak? No tu niefart chciał, że akurat Damian kopnął mocno i trafił idealnie piętą pod oko lewe moje. Śmieszna sytuacja, bo zdjąłem kask, czułem takie pulsowanie, bo nawet to nie było tak, że mnie odcięło, ja zemdlałem czy coś, nie, ja takie pulsowanie poczułem. Oczywiście Damian się wystraszył, tu nie można jakby mieć, tak jak powiedziałem, to nie jest taka pretensja, że ja Damianowi ręki nie podaję, nie, no my gadamy, my kontakt. Damian zresztą też jakby pomógł mi w tej kontuzji, tak, jakiś udostępnił mi tam różne urządzenia, które pomagały mi w powrocie do zdrowia, więc jakby ziomalsko dalej jesteśmy kumplami i tu nie ma nic do tego, no pretensja jest tylko o tamten nieprzemyślany cios, który po prostu wyrządził dosyć dużo strat i takiej krzywdy na mojej twarzy, ale no w sposób, znaczy skutek tego niefartownego kopnięcia złamałem oczodół w trzech miejscach, na szczęście nie uszkodziłem nerwu wzrokowego, co specjaliści w MMLu uznali, że to w ogóle cud jakiś, bo przy takim złamaniu niestety często dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego, co powoduje potem, że albo gałka się oczna nie rusza, albo mamy jakieś tam ograniczone pole widzenia i tak dalej. Na szczęście w tym całym nieszczęściu miałem dużo tego szczęścia i udało mi się wyjść z tego naprawdę, można powiedzieć, że całkiem nieźle, bo MML mnie poskładał, wszczepili mi płytkę tytanową, reszta się pogoiła, zagoiła się. Tu też również ukłony do doktora Rybickiego, który współpracował przy tej całej operacji z Centrum Medycznym MML i oczywiście doktora Michalika, którzy to wszystko nakręcili, jakby dogadali się, jak to ma wszystko wyglądać, jaka będzie rekonstrukcja tej mojej twarzy. No jak widać, jestem cały, tak? Tak naprawdę nawet jakbym zdjął okulary, to ciężko gdzieś powiedzieć, z której to strony było. Teraz powiedziałem, czy znam, mam jakąś tam delikatną naprawdę gdzieś tam bliznę po szwie. Dużo włożyłem czasu w rehabilitację tego wszystkiego, no i udało się z tego wyjść naprawdę w bardzo dobrym formie. Potem niestety no gdzieś się rzuciłem w wir treningów. Mówię, jak to tyle czasu bez treningu, tutaj kariera ma kwitnąć, a ja nie trenuję. No i tak wszystko i zrobiłem, nie wiem, chyba z 15 jednostek w tygodniu, więc zajechałem swój organizm. No i potem zapasy, no i zerwałem więzadło w kolanie. No i to tak. O tym ja nawet nie wiedziałem, przyznaję, tak. Bez bicia. Ciekawa rzecz jest taka, że zerwałem więzadło krzyżowe tylne, co jest dosyć niespotykaną kontuzją, no ale była dosyć taka, no na tyle, bo to jest tak, mamy, więzadła są dwupęczkowe, ja zerwałem jeden pęczek, ale na tyle mi doskwierała ta niestabilność tej nogi, że pomimo, że chodziłem przez miesiąc czasu w takim specjalnym stabilizatorze, takiej ortezie, no to dalej ta noga dawała kiepskie
kiepskie wyniki sportowe, takie w sensie siłowe i tak dalej. No i cała sytuacja nastąpiła potem z Ukrainą. Rosja wkroczyła na teren Ukrainy, zerwanie kontraktu z ACA, no i szybka decyzja, no dobra. No to lepszego momentu niestety, ale pewnie nie będzie na to, żeby się ponaprawiać, zrobić operację tego kolana. Zrobiłem operację w Centrum Medycznym Gamma tutaj, doktor Baszczewski poskładał mi kolano, no i tak naprawdę myślałem, że szybciej wrócę do takiej sprawności, ale okazuje się, że te kolana i barki to są naprawdę stawy, które się dosyć długo goją, no ale na ten moment już na szczęście zapomniałem o tym. Dopytam o te smutne kwestie, jak bardzo byłeś załamany, bo domyślam się jeszcze przypomnieniem, że miałeś na koncie niestety dwie przegrane walki z Rafałem Haratykiem, prawda, w 2021 roku i w 2020, tak, zgadza się. I jestem też przekonany, że pewnie rodzina, bliscy trochę cię odwodzili od tego, żebyś startował i trenował. Tak mi się wydaje, czy nie? Nie, nie, słuchaj, nie. Ja pochodzę z takiej rodziny, tak śmiesznie to zabrzmiało, ale zawsze mi wpajano coś takiego, że jak spadłeś z konia, to masz wsiadać na konia, nie? Bo jak nie wsiądziesz, to już nigdy nie będziesz jeździł na tym koniu. Tak samo było, nie wiem, jak byłem dzieckiem, to różne rzeczy, różne głupoty robiłem, nie byłem pełnoletni, a rozbiłem samochód rodziców, na przykład. Tata przyszedł, zrobił taką fajną motywację, taką wiesz, rozmowę ze mną bardzo przeprowadził, poważną, bo ja nie wiem, z 14 lat miałem. Wyjeżdżałem mamie, mieliśmy długi podjazd do domu i sobie wyjeżdżałem na wstecznym trochę za szybko, nie? I okazało się, że w czasie, kiedy poszedłem po samochód, to ktoś zaparkował naprzeciwko, nie? Nie wiedziałem o tym, jak przyłożyłem, to zgiąłem podłogę w Volvo, nie? Co notabene były wtedy, w tamtych czasach jeszcze mocne samochody, no tak. No i tata przyszedł, pamiętam to jak dzisiaj, powiedział mi, słuchaj, ja ci nic nie będę mówił, ty się tylko zastanów nad tym, co by było, gdyby tam przyszedł człowiek, albo nie daj Boże dziecko. Ja to pamiętam do dzisiaj, ten jego wzrok, to przeszywające uczucie po prostu, jak on powiedział, nie musiał nic mówić, a przecież jesteś po prostu głupi, niedojrzały, nie? I pamiętam to do dzisiaj, ale tydzień później powiedział, chodź, wsiadamy, jedziemy samochodem, nie? W sensie dał mi kluczyki, mówi, masz prowadź, bo no taka jest kolej rzeczy, no ja jestem od tego, żeby to ciebie nauczyć, żeby ci pokazać to życie, żeby fajne, bo to są takie wartości, które ja teraz swojemu synowi staram się przekazywać również, no ma 2 lata, no ale nie wiem, nie zabrałem mu, jak wchodzi na szafkę z telewizorem, to mówię, słuchaj, jak spadniesz, to będzie bolało, no ale to nie jest tak, że go zabieram już, o nie, nie wolno coś tego, nie, no pozwalam mu popełniać błędy, mi też te błędy pozwolono popełniać. Czy sport był błędem? Nie, to moja pasja, to moje życie i mama do tej pory pewnie zjada zęby i gdzieś tam wychodzi na momenty, kiedy ja jestem w oktagonie, ale wie, że ja to kocham i ciężko mi bez tego żyć i mam mnóstwo innych rzeczy do robienia w życiu, łącznie z tym, że no wiemy, biję się aktualnie w organizacji Strive, która po części w jakimś tam procencie też również jestem jej właścicielem, więc jestem informatykiem, mam dużo innych jakichś tam zajęć, też jestem trenerem, tak, bo też się realizuję w tej sferze, no ale to nie jest ciągle to samo. To nie jest to samo, co pójść i sobie dać po ryju trochę z kumplem. Tu w tej sytuacji naprawdę z kumplem, bo Kaspra znam do długo, bo kiedy ja zaczynałem, to i Kasper zaczynał, mamy wspólne wyjazdy do Wałcza. Fajna, śmieszna sytuacja, fajnie te drogi się tam skrzyżowały. On wraca, ja wracam po kontuzjach. Mam nadzieję, że damy super widowiskową walkę, taką naprawdę zawziętą, kawał serca. On odpoczął, ja odpocząłem. Chcemy się iść bić, to idziemy się lać. No. Jest sporo ciekawych wątków, ale jeszcze zacznę od tego. Trenujesz teraz z WCA, jak rozumiem. Tam był pewien rozłam. Robert Jocz poszedł gdzie indziej do Skry. Ty zostałeś w WCA. Tak, ja zostałem w WCA. Znaczy, ciężko powiedzieć o jakimś podziale zawodników, tak? No po prostu wiemy, jak wygląda rynek warszawski, bo ja to tak zawsze sprowadzam do tego. W Warszawie mamy kilka klubów. Te kluby zawsze dosyć mocno między sobą w dziwny sposób rywalizowały. Ja nie wiem dlaczego, wiesz, tu jest WCA, tu jest gdzieś tam Mirek, tu są inne jakieś kluby, które są mniejsze, ale wiadomo, jest teraz Juni, który też jest bardzo mocną stajnią i tak dalej. Gdzieś tam z niektórymi się współpracuje, z niektórymi się nie współpracuje, więc nastąpił taki proces, że to samo było z Nastulą kiedyś. O, był Nastula, też super klub, Janek Błachowicz przyszedł, mistrz KSW do nas, Megapaka, Daniel, Wojtek, wtedy wiesz, naprawdę, no można było powiedzieć, że taka pierwszy prawdziwy klub w Polsce z takiego prawdziwego zdarzenia, jeszcze Paweł Nastula, mistrz olimpijski, który bił się w Pride, wiesz, to wszystko gdzieś to zaczęło żyć, Robert Jocz, też wiesz, znakomity zawodnik, Grzegorz Trendowski, wiesz,
wiesz, i tak dalej, więc to wszystko naprawdę fajnie się kształtowało i nagle nastąpił jakiś dziwny rozłam. I ja myślę, że tak to jest już w tej Warszawie, albo w ogóle na całym świecie, znaczy w Polsce, o tak, bo Stany pokazują trochę inny schemat, że te kluby jest super, 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 ale 5 lat to taka jest granica, że już dobra. Po 5 latach to gość i ryba śmierdzi, nie? Trzeba zrobić zabijkę stąd. No to i z czego to wynika? Z czego to? Nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. Wiesz co, uważam, z czego to wynika? Wynika to z tego, że jakby w Stanach Zjednoczonych kluby otwierają trenerzy, tak? Jest trener, który otwiera swój gym, on o niego dba, on zarządza kasą tam i tak dalej. W Polsce jest to trochę inny schemat. Jest schemat taki, że otwiera się klub, zatrudnia trenerów i chce z tego robić stajnie zawodowych zawodników, powiedzmy. No tylko z zawodowstwa się nie zarabia kasy. Bo nikt jeszcze nie wymyślił takiego podziału tych finansów i pieniędzy jako klub, żeby im się to opłacało. W Stanach jest tak, że nieważne co byś robił, oddajesz jakiś tam konkretny procent. Nieważne, czy jesteś topowym zawodnikiem UFC, czy mistrzem UFC, czy jesteś, wiesz, podrzędnym zawodnikiem, który dopiero zaczyna. Wygrywasz walkę, przegrywasz, oddajesz procent na klub. Ci lepiej zarabiający utrzymują tych słabo zarabiających. No i się to wszystko gdzieś tam nakręca, są pieniądze na rozwój, są pieniądze na to, żeby trener sobie też życie układał, żeby się angażował, żył w to i tak dalej. I myślę, że gdzieś tam w gruncie rzeczy, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, no po prostu. Gdzieś to się komuś nie spina, ktoś tu, wiesz, jakieś dołki zaczyna kopać, coś podkopywać, temu nie pasuje, temu to nie pasuje, no i następuje rozłam. U nas nastąpił rozłam również po 5 latach, można powiedzieć tak naprawdę, bo Robert J. gdzieś przyszedł do nas w 2016 roku, po tym jak całe też zamieszanie, może nie chcę mi się wracać do tego całej sytuacji, kto był trenerem wcześniej WCA i tak dalej, i tej wymiany z S4, wiesz, to też jest, ja mógłbym nawet książkę napisać o tym, nie? Bo też miałem jakiś tam mały, wiesz, swój w tym wszystkim udział. Nastąpił ten taki, teraz powiedzmy, rozejście się dwóch. Robert Jocz, Krzysztof Gutowski, Adam Grabowski postanowili, że przejdą do innego miejsca trenować. Pewna część zawodników poszła, pewna część zawodników, tak można powiedzieć, że ta starsza gwardia została, bo znaczy starsza gwardia, no z kim został? Janek Błachowicz, Daniel Mielańczuk, ja zostałem, czyli też takie osoby, które gdzieś tworzyły z Robertem Joczem na stule i tak dalej. Chłopaki, wiesz, wtedy już byli zawodnikami, ja byłem początkujący i tak dalej. No ale nastąpił ten rozłam, ja stwierdziłem z wielu powodów, że zostaje WCA, ale też z powodów takich jednych wiodących, to jest logistyki. Ja mam życie ułożone, WCA jest na Młocinach, ja całe życie mam skupione dookoła Łomianek, czyli to jest jakby miasto graniczące z Młocinami już, tak? Ciężko mi teraz całe życie przestawić na Skrę, gdzie to jest Wawelska, no i totalny inny obszar mojego życia, całą rehabilitację, całe dbanie o siebie, też mam również Łomianki, wszystko skupiam w tamtych rejonach, teraz buduję dom tam, za chwilę się przeprowadzam do domu, no więc to teraz miałem rozpocząć swoje przygody na Skrze, no nie do końca mi po drodze. Rozważałeś to? No, oczywiście, że tak, cały czas gdzieś tam jest na szali, za, przeciw i tak dalej. Na razie jakby zdecydowałem, zostaję tutaj, zaufałem chłopakom, czyli Anzorowi, Jarzyjewowi, Arbiemu, Arbi Samajew i Robert Złotkowski, którzy trenują, jakby są trenerami głównymi, do tego dochodzi oczywiście Gerard i Miekson od parteru, więc 5 trenerów, których uważam, że naprawdę stworzyli fajny sztab trenerski, który naprawdę odpowiada za to wszystko, do tego jeszcze dalej współpracuję za Akopem Szostakiem pod względem dietetyki. Mam super wszystko ogarnięte, wszystko mam na miejscu, a po tylu latach już kariery wiem jedną rzecz, że im mniej biegasz, tym jesteś spokojniejszy. Im jesteś spokojniejszy, tym bardziej możesz się skupić na robocie. Im bardziej skupisz na robocie, tym lepiej ci to wychodzi. Po prostu. To są naprawdę proste zasady życiowe i ja podjąłem taką decyzję, że na razie staję się trochę bardziej wygodny, trochę patrzę na siebie. Jest mi tu dobrze, wierzę w to, że chłopaki mają na tyle kompetencji, że to się wszystko rozwija, jestem bardzo zadowolony z treningów. Jest taka nowa energia weszła, nowe spojrzenie, trochę nowe rzeczy, bo wiadomo, no, trener Jocz, który był wtedy, układał treningi po swojemu, chłopaki układają trochę po swojemu. Inaczej, lepiej, gorzej, ciężko to powiedzieć na ten moment, inaczej po prostu. Ja jestem na razie bardzo zadowolony z każdej współpracy i z chłopakami, z Anzorem i z Arbim, jak i z Robertem, jak i Gerardem, jak i z Mieksonem. Na
naprawdę. To jest fajne flow, lubimy się, lubimy czas spędzać nie tylko w klubie ze sobą, ale też poza klubem, więc to też jest bardzo ważne, bo wtedy przestaje być to taka czysta robota, że idziesz i już tak naprawdę to szef to chuj, tylko mówisz, kurde, lubię tam chodzić, nie? Ja dużo czasu spędzam w klubie, prowadzę treningi, wiesz, tam mam zajęcia, potem zostaję na swoje treningi, potem jeszcze mam jakiś tam trening, potem jadę do drugiej pracy, mam dziecko, dom, wiesz, jest po kokardę tych wszystkich rzeczy, więc jak mam jeszcze teraz dołożyć warszawskie korki, mówię nie. A powiedz, w jakiej formie jesteś, jakbyś się ocenił? Bo widziałem nagrania ze sparingów, takie, które wstawiałeś na Instagram, no to tak robiłeś to na 100%. No bo, takie miałem wrażenie. Bo robię na 100%, staram się robić, staram się wrócić w 100% do formy takiej swojej najlepszej, jakiej miałem. Mam wszystkim, wiesz, duży bagaż doświadczenia, więc wiem, co robiłem, kiedy miałem najlepszą formę w ACA, bo uważam, że okres w ACA do zestawienia mnie z Rafałem Haratykiem, to był taki mój najlepszy okres sportowy. Rafał to jest zawodnik, bardzo mu kibicuję, teraz za chwilę bije się o pas w Aresie. Trzymam kciuki, myślę, że to nie będzie trudna walka dla niego, myślę, że za chwilę mamy kolejnego mistrza w zagranicznej organizacji. A jest to totalnie zawodnik, który tak bardzo mi nie odpowiada, tak bardzo mi nie leży jego styl, jego, że po prostu nie byłem w stanie pokazać siebie w tej walce i nie byłem w stanie zaprezentować swoich umiejętności. Był dwukrotnie lepszy, czego mu gratuluję, ale wierzę, że jestem w stanie wrócić do takiej formy, jaką miałem na te walki. Ciężką pracą, myślę, że to nie jest jeszcze ten moment, że to nie jest taka forma, ze względu na to, że przez półtora roku tak naprawdę goiłem swoje kontuzje, trenowałem ciężko, pracowałem na to, żeby to wszystko wróciło do dobrej formy i dobrze to wyglądało, ale na pewno to nie jest taki jeszcze ten mój prime, który miałem wtedy. Wierzę w to, że to wróci, bo mimo, że mam 34 lata w tym roku, to wierzę w to, że 35 już w tym roku. 8-8 jest. Tak, to będzie 35. Daleko jeszcze tych 35, ale już 35. O kurde. Bo tak masz we wrześniu urodziny, tak, zgadza się? Tak, tak, o kurde. Tak, ale wierzę w to, że jeszcze jakby siła, kondycja, to dalej jest, to dalej mi towarzyszy. Mam, mówię, no tak samo przygotowuję się dalej z trenerem Sebastianem w elektromocy pod względem siły, więc też to robiłem, kiedy byłem w ACA. Dobrze nam to wychodziło. Wierzę, że to dalej pociągniemy i mam nadzieję, że walka teraz z Kasprem pokaże to, że Piotr wraca na dobre tory i znowu zaprezentuje dobrą formę i będziemy szli dalej. Kacper też miał sporą przerwę, dłuższą od ciebie, bo się bił ostatni raz w 2017 roku, o ile się nie mylę. A tego już niestety nie pamiętam, przepraszam najmocniej. Jak byś go ocenił jako przeciwnika? Wiesz, ja byłem Kacper jeszcze za czasów, kiedy mówię, jeździliśmy do Wałcza i gdzieś tam sparowaliśmy. Widziałem jego ostatnio sobie, wiesz, no zanim jakby, że mi zaproponowano go, to oczywiście, wiesz, no jasne, bierzemy, klepiemy wszystkich, nieważne co, bo było dużo nazwisk się nie zgodziło na walkę ze mną. Było? No było i było kilka takich naprawdę, nie umniejszając, broń Boże, Kacprowi, bo to nie w ogóle nie chodzi o to, ale były takie, które są jakby dzisiaj na pierwszych stronach, nazwijmy to, gazet, okay. Tak? Były takie nazwiska. No nie wziął, nie podjął, mimo że to był taki naprawdę, no to się jarałem, jak mi to rzucili, to był wow, tak. A podasz jakieś jedno? Nie mogę, bo to nawet nie ładnie w sensu podonieść, nie? A ja lubię chłopaków, słuchaj, to wszyscy jesteśmy z jednego jakby podwórka z Polski, znamy się, jedziemy na galę gdzieś tam, cześć, pomagamy sobie w sparingach, coś tam, więc nie, to nie ładne zachowanie, ja wiem, że jestem daleki od jakiegoś takiego, wiesz, gadania i tak dalej, ale nasze drogi, ja wiem, że się skrzyżują jeszcze. Fajnie, czekamy. Bo tam, gdzie ja zmierzam, to pewnie oni też będą albo są już, więc... To dokąd zmierzasz? Od razu będę dopytywał. No do góry, no. Do topu, nie? No aktualnie gdzie, co jest w Polsce dobrego? No, chciałeś się bić w KSW? No na pewno, no. KSW... Wrócić do niego. Dokładnie. KSW jest aktualnie, mówiąc to z miejsca teraz jako jeden z organizatorów i właścicieli Gali Strife, no KSW jest benchmarkiem, jest topem, nie? Jeżeli chodzi o to, no w Polsce, tak? No jak nie tylko w Polsce, jak i w Europie, uważam, nie? Teraz mocno Oktagon też mieliśmy propozycję w Oktagonie, żeby się bili w Oktagonie, ale trochę za szybki czas, za mało czasu na przygotowania, więc
No wiadomo, zmierzam tam, gdzie będzie to dobre sportowo, opłacalne życiowo, a wiemy, że jeżeli o tym mówimy, no to mamy na pewno na myśli no przede wszystkim KSW. No. A w jakiej kategorii chciałbyś tak docelowo bić? 8-4, tak. Ty bardziej jestem teraz taka paka. No naprawdę, mimo że wszystkich naprawdę od góry jakbyśmy wyszli, to ich bardzo lubię, darzę ich ogromnym szacunkiem i tak dalej, ale to są turbo wyzwania sportowe. No zresztą więc Paczuski, Romanowski teraz, dalej mamy no Briz, słyszałem, że wraca Askam, jest dalej Mamet, jest Michaś Cipek, Kendall wraca, Spuław, Czarek Kęsik, wiesz, to jest chyba Krakowiak też jest teraz 8-4, Pawlak, naprawdę, jest paka, nie? Jest paka taka, że z każdym z tego, z całej tej rozpiski dostaję szansę, idę, bo to mega wyzwanie sportowe, nie? Mega, mega, fajnie. Brzmi to bardzo fajnie, tutaj drobny przecinek, włączam nagrywanie raz jeszcze, bo mój aparat nagrywa do 20 kilku minut, także nie chcę, żebyśmy to, wiesz, stracili. I już ostatnie pytania, chociaż gadałbym i gadał, ale też inni dziennikarze czekają. Tak. Robię teraz taki dłuższy format i powiem ci, że ludzie są zadowoleni. Rozmawiałem z Danielem Ojmańczukiem ostatnio. Były też pytania od widzów i ludzie pytali też Daniela, ale padł no, twój wątek. Jak to jest, że kiedyś hejtowałeś gale freakowe, a teraz trenujesz freakfighterów? Bo masz Natsu, Maję Staśko. No tak, dlaczego tak to wygląda? I to jest prosta odpowiedź. Świat zmierza w jakimś kierunku, do którego ja mam jakby bardzo sceptyczne nastawienie i w wielu kwestiach się z tym światem nie zgadzam. Jednym z wątków tego, co się dzieje w sporcie, są gale freakowe, które są, nieważne czy Strus je hejtuje, neguje, jest przeciwny czy nie, czy ogólnie czy je hejtujemy czy nie, jest tak ogromna rzesza ludzi, która chce to oglądać, która napiera na to, że te gale dalej są organizowane, pomimo tego, że uważam, że pomalutku to się wypala. Gdzieś tutaj już widzę, że te gale nie są już takie, wiesz, tak, że to już trochę zmierza w jakimś takim dziwnym kierunku i z czego się cieszę, bo okazuje się, że sport prawdziwy był, jest i on dalej będzie. Afrików nie było, są i pewnie nie będzie. Mimo tego, że jakby ja bardzo lubię dziewczyny swoje, w sensie i Natalię, i Maję. Z Mają jest dużo jakby takich, wiesz, też różnych głosów i tak dalej, bo Maja jest taka dziwna, kontrowersyjna i tak dalej. Ale tak powiem wam oficjalnie, Majka taka, jaka jest w internecie, to jest Majka z internetu, a Majka prywatnie na treningu to jest tytan pracy i naprawdę wzór dla, myślę, że nie jednego zawodowca do naśladowania, jak ta dziewczyna ciężko trenuje. Ja z nią nie gadam o jej poglądach, ja z nią nie gadam o tym, co się dzieje na świecie, ja jej każę zapierdalać po prostu. I ona to robi. Jak ja jej powiem, że ona ma zrobić 100 burpeesów po treningu, to ona zrobi 102 burpeesy. I to jest coś, co mi w Majce odpowiada i raz na zawsze chciałbym skończyć temat, dlaczego trenujesz Staśko? Dlaczego? Dlatego, bo uważam, że jest wartościową osobą pod względem sportowym. Nie zaglądam jej sprawy tej całego internetu, tych nagonek, tej walki o to. Ona chce dobrze, czasami to dziwnie obiera w słowa, czasami dziwnych argumentów używa do dyskusji z ludźmi, ale ogólnie ona chce dobrze. Nie znam innego zawodnika, nawet z zawodowstwa czy z freaków, który by przekazał prawie 100 koła na cele charytatywne. Dlaczego? No skoro oni tyle zarabiają hajsu, to niech wszyscy przekazują, ten świat będzie jeszcze lepszy, nie? I ona tam gada, ale robi dobrą robotę. Wracając, o co chodzi ze Strusem i z freakami. Do brzegu. Jest tak, albo w pewnym momencie stwierdzasz, że wsiadasz do tego pociągu i przez chwilę jedziesz tym pociągiem, czerpiesz z niego korzyści, bo no niestety trzeba żyć, a do życia potrzebne są pieniądze i jakiś chciałbyś mieć dobry byt i tak dalej, do tego nie wiem, no gdzieś to stoi koło tego, co lubię robić. Lubię być trenerem, lubię być zawodnikiem, lubię przekazywać swoją wiedzę. Wychodzi mi to w miarę całkiem nieźle, uważam, więc dlaczego mam tego nie robić? Nie dostanę takich pieniędzy, jak dostaję od dziewczyn, od zawodników, którzy zaczynają karierę. No nie ma co się oszukiwać. Na tym nie wiem, mam jakiś tam wymyślony albo wymarzony standard życia swój. Pomagają mi
te gale freakowe, teraz realizować to. Więc dlaczego to robię? Robię to z czystego punktu biznesowego po prostu. Lubię te dziewczyny, co daje mi satysfakcję, że nie trenuję z ludźmi, których totalnie nie kumam, nie rozumiem, nie chcę z nimi nic wspólnego, bo takich ludzi nigdy bym nie wziął na treningi i miałem takie propozycje, gdzie powiedziałem, nie, sorry, nie ma opcji, jesteś po prostu dla mnie debilem i downem i nie współpracuję z takimi ludźmi. I są osoby pokroju Majki i Natalii, którzy... Ci ludzie są naprawdę fajnymi znajomymi, przyjaciółmi, dogadujemy się, mamy wspólne flow, gdzieś tam nam miło się czas spędza na tych treningach, nie jest to dla mnie męczące. Lubię to robić z nimi, a przy okazji zarabiam na tym pieniądze, one zarabiają na tym pieniądze i jeszcze robimy kilka rzeczy dookoła tego dobrego, pomagamy, nie wiem, Majka pomaga ludziom dzięki temu wszystkiemu, gdzieś tam dogadujemy nowe jakieś rzeczy, gdzie ona może wystąpić, coś, okej, okay, dobra, ale dajcie parę złotych, nie dla nas, dla nich, dla tam potrzebujących ludzi i tak dalej, więc czemu mamy tego nie robić. Po prostu, to jest czysty punkt biznesowy. I ostatnie już pytanie, myślę, że dosyć niestandardowe. Mark Zuckerberg bardzo interesuje się MMA, wchodzi w metaverse, ty jesteś programistą, myślisz, że to też będzie jakaś przyszłość MMA? Taki świat MMA w metaverse, wiesz, był ostatnio, wykupił całą galę UFC, można powiedzieć. Nie, no i teraz widzisz, to jest ten świat, do którego ja uważam, że to idzie w strasznie złym kierunku. To nie wiem, mam nadzieję, że tak jak z tymi freakowymi galami gdzieś tam, ci ludzie się wykształcą na tyle, że stwierdzą, że ten internet to jest straszne zło. To poczucie takiego, że możesz być takim człowiekiem nie do namierzenia, takim no-name'em i możesz powiedzieć wszystko, możesz zrobić wszystko w tym internecie, jest bardzo złe. Wiesz, ja jestem, tak jak powiedziałeś, 88 rocznik. U mnie na osiedlu była prosta piła. Jak przeginałeś pałę, to dostawałeś w japę, nie? Koniec, kropka. A tu co? Ktoś, wiesz, tam Natalka XX78 cię, wiesz, hejtuje ci, ciśnie, potem jakiś tam Romek się wzywa, że cię dojedzie, że cię zabije, coś tam, czekam pod blokiem u ciebie i tak dalej, wiesz. Męczą te dzieci, gnębią te dzieci. Boże, to w ogóle, to jest straszne, co się dzieje na tym świecie. Więc nie, ja uważam, że to jest tak samo, ten cały metavers i to kupowanie i to, co nawet tam była ta historia, nie wiem, czy pamiętasz, że Albert Odziemkowski kupił działkę w niebie, czy coś takiego było, coś nie takiego. Nie wiedziałem, że to Albert kupował cokolwiek, ale Albert... Wiem, że ludzie kupują, prawda, uczucia na przykład. To w ogóle już jest, to jest dla mnie pralnia pieniędzy. To jest akcja marketingowa jakby też, ale... Pralnia kasy dla mnie, wiesz, po prostu, naprawdę. To jest sposób gdzieś tam prania pieniędzy i szukania gdzieś tam, jak to można zrobić, żeby to było wszystko inaczej. To jest moje zdanie, oczywiście nie wiem, jak to wygląda, ale uważam, że to nie idzie w złym kierunku i chciałbym swojego syna jak najdłużej chronić przed tym gównem, jaki daje nam internet dzisiaj. Wszystko ode mnie, Gala Strife w TVN Turbo, to jest ważna informacja. Jak i w playerze oczywiście. Bo player też również transmituje TVN Turbo, tak więc 18 lutego zapraszam was wszystkich, jak nie do puław, to przed ekrany i będzie moc. Wielkie dzięki. Dziękuję. Dziękuję.